Aleksander Majewski, magazyn Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl. Kłaniamy się w drugiej odsłonie naszego programu i znów pytamy o Paulo Sousę. Czego oczekiwać po nowym szkoleniowcu? Czy portugalski trener to dobry wybór? Czy Zbigniew Boniek, mówiąc o tym, że Paulo Sousa to właściwy kandydat, nie pomylił się tym razem, bo chyba w sprawie Jerzego Brzęczka, no między słowami przyznał się do jakiejś swojej pomyłki, co nieczęsto się zdarza w przypadku prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. A będziemy zastanawiać się razem z państwa i moimi gośćmi, a są nimi Jan Tomaszewski, były reprezentant Polski, legenda reprezentacji Polski. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. I Kamil Gieroba, dziennikarz, portal piłkarski, świat.com. Dzień dobry raz jeszcze, Kamilu. Witam, dzień dobry. No tutaj mieliśmy małe problemy z łącznością w poprzedniej odsłonie, dlatego z Kamilem trochę sobie podywagowaliśmy, jak to dziennikarze, trochę powróżyliśmy z fusów, trochę porozmawialiśmy o taktyce, czego się spodziewać. A ja mam tutaj pytanie specjalne do pana Jana Tomaszewskiego, który wie, jak to działa od strony szatni. Czy taki Paulo Sousa, który pojawi się w szatni biało-czerwonych, będzie potrafił uruchomić Roberta Lewandowskiego, żeby to był ten Robert Lewandowski, którego znaliśmy z eliminacji do Euro 2016, czy do Mundialu w Rosji, kiedy za czasów kadencji Adama Nawałki błyszczał, żeby nie było powtórki z kadencji Jerzego Brzęczka? Czy Paulo Sousa będzie umiał przemówić do Piotra Zielińskiego, który błyszczy w Napoli, a nie potrafi przełożyć tego na kadrę? Czy wreszcie Paulo Sousa będzie umiał przemówić do Mateusza Klicha, który potrafi grać na trudnych boiskach Premier League, a w reprezentacji też to różnie wypada? Czy ten trener będzie potrafił dotrzeć do biało-czerwonych? Wydaje mi się, na to pytanie będzie można odpowiedzieć podczas finałów Mistrzostw Europy. Na razie póki co, to na co skazany jest portugalski trener? Przede wszystkim na to, żeby prowadzić z zawodnikami dyskusję i wymieniać zdanie online. I właściwie od dnia dzisiejszego powinna się zacząć przedmeczowa, powtarzam, przedmeczowa odprawa przed meczami z Węgrami i z Anglikami, bo z Andorą nie liczę. Na czym to polega? Polegać to będzie na tym, że selekcjoner przedstawi wszystkim kadrowiczom, których on wybierze, bo przecież ma pełne rozeznanie w polskim futbolu, przedstawi im plan gry poszczególnych numerów, powtarzam, poszczególnych numerów, nie chodzi tutaj o Lewandowskiego, Zielińskiego, Szczęsnego, i powie, że tak, bramkarz musi tak grać, obrońcy muszą tak grać, dwójka tak, trójka tak, siódemka tak, dziesiątka tak i dziewiątka tak. I teraz właśnie powinna nastąpić dyskusja online, no bo niestety innej możliwości nie ma, on się zobaczy z nimi kiedy, dwa dni przed meczem z Węgrami chyba, czy nawet jeden dzień, już nie, no nieważne, w każdym razie zobaczy ich na żywo. I w tym momencie przez te dwa miesiące muszą uzgodnić jakiś status quo, czy się zgadzają na tę grę, czy się nie zgadzają. Ja się nie zgodzę tutaj ze Zbyszkiem Bąkiem, który powiedział, że no, my byliśmy rozszyfrowani, grając systemem 1-4-4-1-1. Nie, Francuzi są rozszyfrowani dawno, cały czas grają swoje. I my musimy grać swoje, ofensywną piłkę, jaką graliśmy do czasu Mistrzostw Świata w Rosji za Adama Nawałki. Tylko ze słabszym przeciwnikiem grać bardziej ofensywnie, z silniejszym przeciwnikiem bardziej defensywnie, ale w tym samym ustawieniu. Dlaczego? Dlatego, że online nie można w tej chwili zmienić gry na 3-5-2, 3-6-1. Nie, po prostu nam ta gra najbardziej odpowiada. Dopiero później, po tych trzech meczach, jeśli będą spotkania, będą mecze towarzyskie, to na Mistrzostwa Europy można można przygotować inny system gry, ale nie sądzę, że on będzie potrzebny. Po prostu tu będzie zrozumienie takie, że każdy numer będzie ten. I zawodnicy odpowiedzą sobie na jedno pytanie. Czy jesteś w stanie grać dwójkę Bereszyński, czy nie? Czy, nie wiem, Reca, jesteś w stanie grać tą czwórkę, czy nie? Bo nie może być tak, że nie wiadomo, kto gra na lewej obronie, że prawo obrońca gra na lewej, lewy na prawej, że w trzech ostatnich meczach grało trzech bramkarzy,
To było po prostu karygodne. W tej chwili bramkarz musi być jeden, grać we wszystkich meczach. Dlaczego? Dlatego, że bramkarz przestał być bramkarzem tylko. Jest ostatnim obrońcą. Oni do niego grają. Pa! Neuer ma nawet asysty. Bo musi być to zgranie. A jak w trzy mecze ostatnie myśmy grali, każdy inny bramkarz gra, ten gra lewą nogą, ten gra prawą, ten tak, taki techniczny. Nie można tego robić. A zastanówmy się jeszcze nad tym ustawieniem, bo wspomniał pan o tym, że piłkarze muszą rozumieć ustawienie, tylko pytanie, czy jeżeli mnóstwo piłkarzy reprezentacji Polski gra we Włoszech, gdzie właśnie gra się 3-5-2 albo 5-3-2, bo jak wiemy, te systemy są płynne, można to zmieniać w trakcie gry, kiedy mamy wahadłowych obrońców, czy też spełniających rolę skrzydłowych, bocznych pomocników, no to chyba mamy tutaj jakiś potencjał, bo mamy z jednej strony Rybusa, z drugiej strony mamy Bereszyńskiego i tylko musimy grać trójką obrońców w środku i tu chyba też spełniamy te kryteria. Już podywagujmy dalej, już powiedzmy w późniejszym okresie, czy w ogóle jest szansa, żeby Polska, która przyzwyczaiła nas już do tej gry 4-4-2 czy 4-4-1-1, jak zwał, tak zwał, no jest w stanie dostosować się do tego idee fixe, jakie towarzyszyło właśnie Zozie chociażby w poprzednich klubach, czyli do tego 3-5-2, zważywszy, podkreślam, na to, że Polacy grają we Włoszech, gdzie taki system jest dosyć popularny. Zgadzam się, tyle tylko, że jeszcze raz podkreślam, tu musi być chemia pomiędzy trenerem a zawodnikami. Czy oni podejmą, czy on będzie grał 4-4, czy on będzie grał 3, czy on będzie grał 1-10, to każdy z zawodników musi mieć rozpisaną rolę, co gramy w momencie, kiedy my jesteśmy przy piłce, jak się poruszamy na boisku w momencie, kiedy oni są przy piłce, czy jedziemy na, jak to się mówi kolokwialnie, na pressing na całym boisku, czy odpuszczamy troszeczkę potem. To wszystko musi być dograne. Ta taktyka musi być wiadoma i kapitan zespołu po każdym meczu Sousy powinien powiedzieć tak, taktyka była taka, natomiast myśmy zagrali źle albo trener źle nas ocenił. A nie może być tak, że jaka taktyka? No nie wiemy. Musimy sobie zdać z jednej rzeczy sprawę, że nasi zawodnicy trenują pod okiem i pod ręką najlepszych fachowców na świecie. I w tym momencie, jak oni przyjeżdżali do reprezentacji Polski, no zderzali się z rzeczywistością i nie wiedzieli, co mają grać. Jak ja słyszę teraz, że dlaczego nie polski trener, bo to przecież polski powinien ten. Tak, naszych polskich trenerów rozrywają zachodnie kluby. Oni są tak rozrywani, że po prostu nie mają czasu na reprezentację. Zdaje się, że tylko chyba Michał Probierz miał jakiś epizod w Warisie Saloniki, a tak poza tym rzeczywiście jest z tym bardzo cienko. Jeszcze pytanie do Kamila Gieroby. Kamilu, ja wspomniałem o, zdaje się, Arturze Jędrzejczyku, miałem w głowie Macieja Rybusa, no ale już tutaj te opcje rezerwowe mam z tyłu głowy, bo z drugiej strony jest Bereszyński, no ale możemy też myśleć o tym, czy Kędziora by też nie dał rady, jest przecież jeszcze z drugiej strony Reca, także tutaj jest jakiś wybór, jeśli chodzi o te wahadła. A jak ty na to patrzysz, czy te rozwiązania w dalszej perspektywie no są według ciebie tutaj możliwe? Ja wiem, że na portalu Piłkarski Świat omawiacie różne ligi i czy te ustawienia mają aż tak duże znaczenie w momencie, kiedy piłka tak ewoluowała, że zawodnicy spełniają różne funkcje. Ja mam tu na myśli chociażby Joshua Kimmicha, który zaczynał jako taki następca Filipa Lama z boku, boczny obrońca. Teraz widzę, że potrafi grać na środku obrony, potrafi grać jako defensywny pomocnik. Także czy tutaj i rzeczywiście my za bardzo może przywiązujemy się do tych rozwiązań taktycznych, a wszystko, tak jak podkreślał pan Jan Tomaszewski, zależy od tego, czy będzie ta chemia między zawodnikami. Znaczy tak, chemia to na pewno jedno, bo tylko to jest czas, bo tego czasu, tak jak pan Jan powiedział, nie jest za dużo, a mi się wydaje, że mimo wszystko, czy to byłaby pandemia, czy nie, no to jednak dwa miesiące, powiedzmy, przed tymi meczami eliminacji, czy nawet te pół roku przed mistrzostwami, to jednak jest dość mało czasu, żeby nagle tutaj robić rewolucję taktyczną i z, nie wiem, z 4-4-1-1 przechodzi nagle na trzech obrońców. Pamiętamy, jak to się udało, czy nie udało właściwie trenerowi Nawałce, który właśnie tuż przed mistrzostwami próbował ten manewr. No i niestety wtedy to skończyło się klapą. Także mam nadzieję, że trener Sousa, jeżeli rzeczywiście obserwował ostatnie miesiące
przy ostatnie tygodnie, nawet ostatnie mecze reprezentacji, no to nie będzie tutaj nagle kombinował. Natomiast to jest rzeczywiście trener, który ma swój pomysł taktyczny, tak jak już mówiliśmy, ma różne swoje schematy i myślę, że będzie w stanie to wytłumaczyć piłkarzom, o co mu chodzi w pomyśle na jego grę. Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. Pytanie do pana Jana Tomaszewskiego. Co musi zrobić trener, żeby do zawodników przemówić? Dlaczego umiał przemówić do panów Kazimierz Górski, a już ta współpraca z Jackiem Gmochem, który przecież był bardzo dobrze przygotowany, jeśli chodzi o taktykę. Można powiedzieć, że był takim mózgiem do tej pory. Jest człowiekiem, który jest wytrawnym znawcą taktyki piłkarskiej, ma olbrzymią wiedzę. I dlaczego wtedy na przykład to nie zagrało? Dlaczego zagrało w 74 roku, nie zagrało w 78? I co musi się dziać w szatni, żeby tak zaiskrzyło? Bo cały czas odnosimy się do Adama Nawałki. Włodzimierz Fornalik nie potrafił przemówić do piłkarzy. Wiadomo, jak było za kadencji Franciszka Smudy, którą pan w żołnierskich krótkich słowach bardzo, moim zdaniem, zręcznie podsumował. I co takiego? Gdzie tu musi pojawić się ta iskra, żeby taki Lewandowski, Klich, Krychowiak, Glik, Szczęsny wiedzieli, to jest ten facet, my idziemy za nim jak w ogień? Pan Kazimierz Górski miał jedną prostą metodę. Wybierał zawodników pod swoją koncepcję gry. I jeśli ktoś grał na bramce, to u pana Kazimierza grał na bramce. Jeśli na prawej obronie, to na prawej obronie. Na lewej obronie, na lewej obronie. I on wybierał po prostu na pozycję zawodników z klubu. Ponieważ myśmy w klubie grali ze słabszymi partnerami, no bo wiadomo, że w klubie byli słabsi zawodnicy, to w reprezentacji to wychodziło i myśmy grali to samo w klubie, powtarzam, to samo w klubie, co w reprezentacji, tylko w lepszym gronie. Jak można, i dam tutaj przykład, Robert Lewandowski był najlepszą dziewiątką świata, jeszcze wtedy nie był najlepszym piłkarzem świata. I nagle Robert przyjeżdża na zgrupowanie kadry i ma grać 4,5. Bo wciskają mu dziennikarze, wcisnęli mu piątka. I teraz ten Robert Lewandowski w klubie biega od 16 do 16 jak prawdziwa dziewiątka, a tutaj grają dwie dziewiątki. I on biega jak Żyd po pustym sklepie. Przecież to był sabotaż. Sprawa druga. Jeśli gramy cały świat i my gramy na dwóch defensywnych pomocników i dwóch tych bocznych skrzydłowych, nie wiem jak to nazwać, wahadłowych, niech będzie, nagle w meczu z Włochami gramy na trzech defensywnych pomocników. No przecież to jest, gdzie tu jest logika? Tym bardziej, że Jurek Brzęczek, którego ja popierałem, pierwszy mecz zagrał fenomenalnie w Bolonii z Włochami i potem na meczu z Portugalią i z Holandią na Stadionie Śląskim zaczął szukać jakichś, nie wiem, wariantów i ja przysięgam, to w tej chwili mówię, w drugiej połowie wyszedłem ostentacyjnie z obydwu spotkań, bo nie mogłem patrzeć na to, jak zawodnicy się męczą, bo w klubie grają na co dzień co innego, a tutaj jest, no mówię, Lewandowski gra 4,5. No ludzie, no ktoś tutaj, Bayern Monachium stać na to, żeby kupić sobie 5 dziewiątek. A dlaczego grają tylko jedną dziewiątką? Na Boga, no. Nie, bo my musimy grać trzema bramkarzami, my musimy grać dwoma dziewiątkami, my musimy grać jakoś prawym obrońcą na lewej stronie. No przecież to było wszystko robione przeciwko zawodnicy. Zawodnicy nie czuli się komfortowo. Skoro wspomniał pan o bramkarzach, to jeszcze pozwolę sobie zapytać o to właśnie, o tę pozycję, szczególnie panu bliską. Na kogo by pan postawił? Czy Wojciech Szczęsny, wiadomo, Juventus, topowy klub, czy Łukasz Fabiański, który, no wiadomo, West Ham nie robi takiego wrażenia na kibicach, nie pobudza tak wyobraźni, ale to jest jednak Premier League, to jest co tydzień mecz z wielką drużyną. Ja ciągle powtarzałem i miałem apel do Jurka Brzęczka, zdecyduj się na jedną dziewiątkę, a nie na dwie, i zdecyduj się na jednego bramkarza. Nie chciałem mówić, kto to jest. Dopiero jak mnie się zapytają, kogo ja bym postawił Szczęsnego. Gra w jednym z najlepszej drużyn świata. Jest to człowiek, który pokonał Niemców, nie zatrzymał Niemców, pokonał i ruszył naszą piłkę na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie przyjechały jakieś nieopierzone orła, wyjechały przepiękne orły, pokonaliśmy Niemców.
I ale czy to się komuś podoba, czy nie? Jeśli cały świat, Niemcy mają Neuera, Der Stegena, mają dużo zawodników, a Neuer gra, ba, trener niemiecki przed mistrzostwami świata powiedział, jeśli Neuer będzie tylko zdrowy, to na pewno będzie numerem jeden. I zaufał, i nie wiem, jak, musi być, bramkarz nie może rywalizować ze swoim kolegą, kto będzie grał, jak będzie grał. No i tu to jest, musimy stawić kropkę. Reprezentacja na świecie, która tak grała. Tu stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie panom dziękuję. Jan Tomaszewski, legenda reprezentacji Polski, człowiek, który zatrzymał Anglię, tak jak Wojciech Szczęsny, który zatrzymał Niemcy. Serdecznie dziękuję. I Kamil Gieroba, piłkarski świat.com, dziennikarz. Dziękuję bardzo. No miejmy nadzieję, że ta reprezentacja będzie grała po prostu dobrze, że doczekamy się naprawdę wielkich sukcesów. Zostańcie państwo z nami. Po krótkiej przerwie już tematy nieco bliższe polityce. Do zobaczenia.